piąte miejsce w 76. plebiscycie przeglądu sportowego zajął Tomasz Adamek. Tomasz Adamek! Góralski Lowic, 4 walki zwycięskie w tym roku, bardzo ciężkiej. Nie ma go z nami. Bo spełni się niedługo, no za kilka miesięcy, jego wielkie pięściarskie marzenie. Czyli walka z jednym z braci. A nawet chyba wiadomo, że z Władimirem. Jeżeli dojdzie do niej, to będzie jego przeciwnikiem Władimir Kliczko. Nie ma Tomka, ale jest z nami jego menedżer, Stanisław Skrzyński. Bardzo prosimy. Ja chciałbym sprostować. W zeszłym roku byłem doradcą, nie awansowałem. Nie jestem menadżerem Tomka jeszcze, ale chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim, którzy wcześniej otrzymali takie same statuetki i ta nie jest sama najgorsza. Jest równie dobra, bo też trzeba powalczyć na ringu. W związku z tym chciałbym Państwa poinformować, że jeszcze w czwartek Tomek wierzył, że przyleci tutaj, ale wtedy zaczęły szybko zawalać decyzje. Walczę z Władimirem Kliczką. Walka stulecia we Wrocławiu w ramach budowy nowego stadionu, w ramach Mistrzostw Europy. Wielka impreza nas czeka, proszę Państwa. Dzisiaj mogę tylko i wyłącznie w imieniu Tomka podziękować wszystkim fanom boksu, którzy doprowadzili do przyznania tej nagrody. Mogę podziękować promotorom, którzy świetnie się sprawdzili i prawdopodobnie w środę już będzie podpisany kontrakt. A Tomek wkrótce przyjedzie do Polski. Spotka się z dziennikarzami, z Państwem, z fanami na konferencji prasowej. Dzisiaj dziękujemy wszystkim i organizatorom za to, że po raz kolejny, już chyba po raz czwarty, został dostrzeżony. Dziękuję bardzo. Stanisław Skrzyński, doradca.